Zakończyłem karierę w kategorii współpracy z jakimiś tam federacjami i zakończyłem karierę w kategorii udziału w jakichś tam wydarzeniach sportowych, bo po prostu byłem zmęczony, może fizycznie też na pewno, ale i psychicznie. Ale jestem cały czas aktywnym sportowcem, cały czas jestem w jakimś tam, wiesz, rygorze treningowym. No i na tą chwilę, lada moment, znów zaczynamy rąbać się po twarzy, że tak powiem. Kapnął te ciosy, najbliżej był z Graham, ale teraz poszedł Fernando! Różalski! Marcin Różalski! Co z Fame MMA? Myślisz... Nie, Fame MMA to jest całkowicie oddzielny produkt, który na swój sposób wspieram. Uważam, że to jest na swój sposób dobry produkt, ale w kategorii uczestnictwa w wydarzeniu jako uczestnik w klatce nie.